To Tobie, o Jezu, pomoją, to Tobie Twojej wartość znam. To przez miłość tylko Twoją, heute Morgen zwei Themen, die uns beschäftigen. Dzisiaj rano mamy przed sobą dwa tematy, którymi się zajmiemy. Erstens das Verhalten der Ehemänner zu ihren Frauen. Po pierwsze, zachowywanie się małżonków w stosunku do ich żon. Zweitens das Verhalten der Väter zu ihren Kindern. A po drugie, zachowywanie się ojców w stosunku do ich dzieci. Zum ersten Thema wollen wir drei Stellen lesen. Do pierwszego tematu chcemy przeczytać trzy miejsca. Pierwsze w liście do Efezjan, 5 rozdział. Vers 25 bis 33. Od 25 do 33 wiersza. Efezjan, 5 rozdział, od 25 do 33. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. A bowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. List do Kolosan, 3 rozdział. Vers 19 wiersz. Kolosan 3:19. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Und aus dem ersten Petrusbrief. Z pierwszego listu Piotra. Kapitel 3. 3 rozdział. Vers 7. 7 wiersz. Pierwszy list Piotra 3:7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. In Epheser 5 lernen wir drei wichtige Dinge. Z Efezjan, z 5 rozdziału, możemy się nauczyć trzy bardzo ważne rzeczy. Dass die Männer aufgefordert werden, erstens ihre Frauen zu lieben. Po pierwsze, mężowie są wzywani do tego, aby swoje żony miłowali. Und das ist das Hauptproblem von uns Männern. A to jest właśnie główny problem nas, mężczyzn. Dass wir unsere Frauen zu wenig lieben. Że my nasze żony za mało miłujemy. Das Gegenteil von Lieben ist nicht Hass. Rzeczą przeciwstawną do miłości nie jest nienawiść. Das Gegenteil von Lieben ist Gleichgültigkeit. Rzeczą przeciwstawną do miłości jest obojętność. Das ist ein großes Problem des Verhaltens der Ehe. I to jest największy problem w zachowywaniu się w życiu małżonków. Dass sie gleichgültig werden gegenüber ihren Frauen. Że oni stają się obojętnymi w stosunku do swoich żon. Darum werden wir Männer im Wort Gottes vielfach aufgefordert, die Frauen zu lieben. I dlatego my, mężowie, jesteśmy wielokrotnie wzywani w Słowie Bożym, abyśmy nasze małżonki miłowali.
Das zweite, was wir lernen, ist in Vers 29. Drugą rzecz, którą się uczymy, to jest zapisana w 29 wierszu. Die Männer sind beauftragt, die Frauen zu nähren. Mężowie otrzymali te zadania, aby odżywiać swoje małżonki. Das ist erstens in materieller, in irdischer Hinsicht. Po pierwsze, to chodzi o ten aspekt materialny. Wenn ein Mann heiraten will, dann muss er sich überlegen, wie er seine Frau ernähren kann. Jeżeli jakiś mężczyzna chce się żenić, to musi najpierw się zastanowić, w jaki sposób on chce swoją małżonkę żywić. To jest zasada Boża. Ich weiß, dass Umstände verschieden sind. Ja wiem, że okoliczności życiowe mogą być różnorodne. Aber dieser Grundsatz bleibt bestehen. Ale ta zasada dalej będzie ta tak trwała, czy dalej obowiązująca. Dass Gott von den Männern erwartet, dass sie ihre Frauen materiell ernähren können, also erhalten können. Że Bóg oczekuje to od mężczyzn, aby oni swoje żony potrafili materialnie utrzymywać. Und das dritte ist im selben Vers, er ist aufgefordert, die Frau zu pflegen. I trzecią rzeczą, którą tutaj w tym wierszu 29 znajdujemy, jest to, że mężczyźni są wzywani do tego, aby swoje żony pielęgnować. Ich weiß nicht, was für ein Wort das ist in Polnisch. Pflegen. Es geht hier nicht um Krankenpflege. Nie chodzi tutaj o pielęgnację chorego. Das ist nicht die Bedeutung dieses Wortes. Nie jest takie znaczenie tego wiersza. Sondern es bedeutet die Frau umsorgen. Ale to chodzi o to, aby troszczyć się o żonę. Es bedeutet die Wünsche der Herzen der Ehefrau zu erforschen, um sie zu erfüllen. Chodzi o to, aby badać, jakie są życzenia serca małżonki i starać się je wypełniać. Es gibt im Alten Testament ein sehr schönes Wort für das Zusammensein eines Mannes mit seiner Ehefrau. W Starym Testamencie jest zapisane piękne słowo dotyczące tego społecznego życia ze sobą męża i małżonki. Und es wird gesagt, er erkannte seine Frau. A jest napisane to w Starym Testamencie, a poznał żonę swoją. Wir Ehemänner sind beauftragt, die Wünsche der Herzen unserer Frauen uns dafür zu interessieren, um sie zu erfüllen. My, mężowie, jesteśmy wzywani do tego, aby zainteresować się, jakie są życzenia w sercu tej niewiasty i starać się je spełnić. Das ist die Bedeutung von Pflege. Takie jest znaczenie tego słowa pielęgnuje. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen zum zweiten, zum Nähren. Ale chciałbym jeszcze dodać do tego drugiego punktu, do odżywiania. Es bedeutet nicht nur die Frauen materiell zu nähren, sondern auch geistlich zu nähren. I to słowo oznacza nie tylko, aby materialnie troszczyć się o, o dobro tej małżonki, ale również i odżywiać ją duchowo. W 1 Korinther 14 wird den Frauen gesagt. W pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, jest powiedziane do niewiast. Sie sollen nicht fragen, stellen in der Versammlung. Że one nie mają stawiać pytań w zgromadzeniu. Sie sollen zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Ale powinni w domach swoich pytać swoich własnych mężów. Und damit sie das tun können, müssen die Männer auch antworten können. Aby one mogły to uczynić, to najpierw mąż musi być zdatny do tego, aby udzielić jej odpowiedzi. Darum ist es wichtig, dass junge, unverheiratete Männer sich mit Gottes Wort beschäftigen. Dlatego jest to bardzo ważne, aby młodzi, jeszcze kawalerowie, zajmowali się wiele Słowem Bożym. Dass sie die geistlichen Fragen ihrer Frauen beantworten. Aby potrafili późniejsze duchowe pytania swoich żon sprostać im, odpowiedzieć na nie. Diese drei Dinge lernen wir in Epheser. I takie trzy rzeczy uczymy się z tego urywku w Efezjan z 5 rozdziału. Nicht gleichgültig zu sein gegenüber unseren Frauen. Po pierwsze, nie być obojętnymi w stosunku do naszych żon, ale je miłować. Zweitens, sie zu nähren im materiellen und geistlichen Hinsicht. Po drugie, odżywiać je w zakresie materialnym, jak również i duchowym.
drittens sie zu pflegen, das heißt ihnen Wünsche zu erfüllen. I po trzecie, pielęgnować je, to znaczy spełnić ich, czyli ich życzenia. Kolosy 3, vers 19. Kolosan 3, rozdział, 19 wiersz. Werden wir Männer aufgefordert, nicht bitter zu sein gegen uns. My, mężowie, jesteśmy wzywani do tego, abyśmy nie byli przykrymi dla naszych żon. To jest eine weitere Gefahr von uns Ehemänner. To jest następne niebezpieczeństwo dla nas małżonków. Wenn etwas schief geht in unserem Beruf oder in unserem Dienst mit dem Herrn. Jeżeli coś nie udaje się nam w naszym życiu zawodowym albo w naszej służbie dla Pana, dass unsere Frauen zu spüren bekommen. Że potem muszą skutki tego odczuwać nasze żony. Wisst ihr, was ein Blitzableiter ist? Czy wiecie, co to jest piorunochron? Ehefrauen sind keine Blitzableiter. Małżonki właśnie nie są piorunochronami. Bo wir unseren Ärger an ihnen auslassen können. Na których możemy się wyładować z naszej złości. Seid nicht bitter gegen sie. Bo czytaliśmy, nie bądźcie dla nich przykrymi. Petrus 3. W pierwszym liście Piotra, 3 rozdział. Lernen wir in diesem kurzen Vers sehr viele Dinge. Uczymy się z tego krótkiego wiersza bardzo wiele rzeczy. Erstens, wir sollen bei unseren Frauen wohnen. Wohnen bei ihnen. Po pierwsze, to jest według niemieckiego, powinniśmy z naszymi małżonkami mieszkać. U nich mieszkać. U nich. Albo z nimi. Nie, może poczekajmy, co będzie brać na ten temat, nie wiem, co będzie. Ich erkläre, was es bedeutet, bei den Frauen zu wohnen. Ja to wyjaśnię, co to oznacza, aby z małżonkami mieszkać. Dass wir so viel wie möglich mit unseren Frauen zusammen sind. To oznacza całkiem po prostu starać się przebywać z naszymi małżonkami, o ile to możliwe, jak najwięcej. Das ist nicht immer möglich. I to nie zawsze jest możliwe. Wir haben unsere Arbeit. My musimy, czy my mamy naszą pracę do wykonania. Wir haben unseren Dienst für den Herrn. My mamy naszą służbę dla Pana. Aber wenn immer möglich, so viel wie möglich, bei unseren Frauen zu sein. Ale, was Petrus hier sagt. Ale to, co Piotr tutaj chce nam powiedzieć, to jest to, żeby, o ile to możliwe, jak najwięcej przebywać z naszymi małżonkami. Nicht unnötig, uns von unseren Frauen zu entfernen. I jeśli to nie jest konieczne, nie oddalać się od naszych małżonek, nie oddzielać się od nich. Und wir sollen bei ihnen wohnen als in Erkenntnis. Po drugie, powinniśmy z nimi mieszkać w znajomości. Das bedeutet die spezielle Art unserer eigenen Frau zu erkennen. A to oznacza, abyśmy potrafili rozpoznać szczególny rodzaj akurat charakteru naszej małżonki. Jede Frau hat eine andere Art. Każda żona jest inna. Und jede Frau hat ein anderes Problem. I każda żona ma też jakiś inny problem. Und wir sind als Ehemänner beauftragt. I my jako małżonkowie otrzymujemy takie zlecenie. Die spezielle Art unserer Frauen zu erkennen. Abyśmy potrafili ten szczególny rodzaj usposobienia naszej małżonki rozpoznać. Und Rücksicht zu nehmen auf die spezielle Art unserer eigenen Frau. I jesteśmy wzywani do tego, abyśmy brali pod wzgląd akurat taki, a nie inny, specjalny rodzaj charakteru naszej małżonki. Drittens sollen wir wissen, dass unsere Frauen schwächer sind als wir. Po trzecie, powinniśmy o tym wiedzieć, że nasze małżonki są słabszym naczyniem niż my, mężowie. Wir sollen also von ihnen nicht gleich viel erwarten, wie wir ihnen geben. Nie powinniśmy od nich tak samo wiele oczekiwać, jak my sami powinniśmy im dawać. Wir Männer sind da manchmal ganz okay. Bo my, mężowie, jesteśmy w tym bardzo często akurat usposobieni odwrotnie. Wir wollen mehr von unseren Frauen bekommen, als was wir ihnen geben möchten.
My chcielibyśmy od naszych żon o wiele więcej otrzymać, niż mamy chęć im dać. Aby die Schrift zeigt uns den Augenblick. Ale Słowo Boże nam pokazuje, że należy czynić akurat odwrotnie. Nächstens sollen wir sie beruhigen, dass sie Frauen sind, keine Männer. A po drugie, następny punkt, powinniśmy być tego świadomi, że nasze żony to nie są mężczyźni. Unsere Frauen sind weibliche Gewässer. Że nasze żony to są naczynia niewieście. Und wir Ehemänner können nie ganz die Empfindungen einer Frau verstehen. I my, mężowie, nie jesteśmy w stanie nigdy do końca całkowicie zrozumieć uczuć naszych żon. Manchmal weinen unsere Frauen. Czasami nasze żony muszą płakać. Die können das nicht verstehen. A my nie rozumiemy dlaczego. Was haben sie denn jetzt? Cóż im to się stało? Frauen sind keine Männer. Niewiasty nie są mężczyznami. Und wir müssen wissen, dass wir eine Frau als Männer in den Empfindungen nie ganz verstehen. I musimy o tym wiedzieć, że my jako mężowie nigdy do końca nie poznamy odczuć, uczuć niewiast. Und wenn wir jemand nicht ganz verstehen, dann sind wir in Gefahr, so jemand zu verachten. I powstaje niebezpieczeństwo, że jeżeli kogoś do końca nie rozumiemy, to zaczniemy tym kimś pogardzać. Darum sagt Petrus ihnen Ehre. I dlatego Piotr tu do nas mówi, abyśmy im oddawali należną im cześć. Wir ehren und achten unsere eigene Frau. My będziemy czcili i poważali nasze własne żony, weil sie unsere, weil sie meine Frau ist. Z tego powodu, że ona jest moją małżonką. Und weil sie mit teilhaben des Lebens sind, so Petrus. I z tego powodu, że ona też jest współuczestniczką życia wiecznego, tak jak mówi tu Piotr. A teraz przejdźmy do drugiego tematu. Też przeczytamy trzy miejsca. Efezjan 5. Piąty rozdział do Efezjan. Czwarty wiersz. Efezjan 6. Szósty rozdział. Czwarty wiersz, przepraszam. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Und Kolosy, kapitel 3, vers 21. Kolosan, trzeci rozdział, 21 wiersz. Nie zaryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Und 1. Timotheus, kapitel 3. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Vers 4. Czwarty wiersz. 1. Tymoteusza 3, 4. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. In Epheser 6 lernen wir Väter, dass wir unsere Kinder nicht reizen sollen. Z Efezjan 6 rozdziału poznajemy, że my, ojcowie, nie powinniśmy pobudzać do gniewu dzieci naszych. Das tun wir durch fleischliches Verhalten auswählen. A możemy to czynić, gdy będziemy w sposób cielesny postępować jako ojcowie. Wenn wir uns aufstellen als Herr im Haus, sagen, ich bin der Herr. A to przez to, jeżeli my siebie samych postawimy w domach naszych jako panowie, i powiemy, ja tutaj jestem panem. Und das auf fleischliche Weise kultur. I będziemy to ogłaszali w cielesny sposób. Zweitens sollen wir unsere Kinder aufziehen. Po drugie, powinniśmy nasze dzieci wychowywać. Wir sollen uns ihnen gegenüber verhalten gemäß ihrem Alter. My powinniśmy z nimi postępować odpowiednio do ich wieku. Man kann mit 5-jährigen Kindern nicht gleich umgehen wie mit 15-jährigen. Nie można postępować z 5-letnim dzieckiem dokładnie tak samo, jak by się zrobiło z 15-letnim. Tutaj jest wezwanie, abyśmy ich wychowywali. To chodzi o to, abyśmy we wszystkich sprawach brali pod uwagę ich wiek. Drittens sollen wir Zucht ausüben.
Po trzecie, mamy wykonywać karność. Das bedeutet verkehrtes stoppen bei ihnen und abstellen. To znaczy, że złe rzeczy musimy zastopować i zabronić. Viertens sollen wir sie ermahnen. Po czwarte, mamy ich napominać. Das heißt, den richtigen, den guten Weg zeigen. A to znaczy, w tym mamy im pokazywać tą właściwą, dobrą drogę. Das sind die beiden großen Generalgrundsätze Gottes der Erziehung. To są te dwa wielkie punkty Boże dotyczące wychowywania. Po pierwsze, rzeczy złe odcinać, zabraniać. A po drugie, dobrą drogę pokazywać. Man trifft manchmal Situationen, wo nur das erste getan wird. Czasami spotyka się sytuacje, w których ludzie tylko tą pierwszą rzecz robią. Man schimpft immer nur mit den Kindern. Ciągle tylko się napomina, karci te dzieci. A man zeigt ihnen nicht den guten, richtigen Weg. Ale w ogóle nie pokazuje się im tej dobrej, właściwej drogi. Aber es gibt auch das umgekehrte. Ale również i bywają sytuacje odwrotne. Dass man immer nur ermahnt und das verkehrte nicht abstellt. Że ciągle tylko się napomina, a nie zabrania się i nie stopuje się tego, co jest złe. Lasst uns beides tun. I chcielibyśmy wykonywać te dwie rzeczy razem. Zucht und Ermahnung. Abyśmy wykonywali karność i napominanie. In Kolosser 3 lernen wir etwas weiteres. W trzecim rozdziale z listu do Kolosan uczymy się czegoś jeszcze innego. Wieder werden wir aufgefordert, die Kinder nicht zu reizen. Znowu jesteśmy tutaj wzywani do tego, aby nasze dzieci nie rozgoryczać. Das bedeutet hier zu hohe Forderungen an sich stellen. A to oznacza, żeby nie stawiać im za wysokich wymagań. Kinder, auch gläubige Kinder, sind noch schwach im Glauben. Dzieci, nawet jeśli już są dziećmi wierzącymi, to one są bardzo słabe we wierze. Und wir können nicht zu hohe Forderungen an sie stellen. I nie możemy stawiać im zbyt wysokich wymagań. Sonst werden sie mutlos, sagt die Bibel. Bo inaczej oni będą upadały na duchu, zniechęcą się, mówi nam Biblia. Es gab Dinge in unserer Familie, da durften unsere Kinder nicht mitmachen in der Schule. Bywały takie chwile w naszej rodzinie, że nasze dzieci nie mogły podołać czemuś w szkole. To znaczy, nie chodzi o to, żeby podołać, tylko że nie wolno im było czegoś w szkole zrobić. I jako usprawiedliwienie one zawsze podawały, tata mi na to nie pozwala. I tak też jest wolno dzieciom powiedzieć. Ich habe nicht erwartet, dass sie eine biblische Erklärung den Mitschülern geben. Ja nigdy nie oczekiwałem od moich dzieci, aby one natychmiast swoim współkolegom w szkole robiły wykład biblijny na temat tego stanowiska. Das wäre zu viel verlangt gewesen von kleineren Kindern. Byłoby to zbyt wiele wymagane od małych dzieci. Wenn sie dann größer werden, ale gdy już stają się większe, wenn sie dann 20 werden, gdy już mają 20 lat, to wtedy nie mogą już powiedzieć, że tata mi je zabrania. To wtedy oni muszą już potrafić swoje zachowanie uzasadnić biblijnie. Ale nie chcielibyśmy stawiać zbyt wysokich wymagań naszym dzieciom. In 1. Timotheus 3 lesen wir. W pierwszym liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale czytamy. Wir Väter werden aufgefordert, unseren Häusern wohl zu stehen. My, ojcowie, jesteśmy do tego wzywani, abyśmy potrafili dobrze zarządzać naszymi domami. Czwarty wiersz. Zum Wohlvorstehen eines Hauses braucht es drei wichtige Eigenschaften. Aby dobrze zarządzać swoim domem, to wymagane są trzy cechy, bardzo ważne cechy. Erstens, entschiedenheit. Po pierwsze, zdecydowanie. Entschiedenheit, das Unbiblische zu verurteilen.
zdecydowanie, aby to, co jest niebiblijne, osądzić. Entschiedenheit, das was die Bibel uns lehrt, anzunehmen. Zdecydowanie, aby to, co Biblia nas poucza, aby przyjąć. Zweitens braucht es viel Gnade und Barmherzigkeit. A po drugie, potrzebujemy wiele łaski i miłosierdzia. Damit wir unseren Häusern wohl vorstellen. Abyśmy potrafili dobrze zarządzać naszymi domami. Und drittens braucht es Weisheit für jede Situation. A po trzecie, potrzebujemy mądrości na każdą sytuację. Und diese Weisheit mangelt uns die Väter oft. I tej mądrości bardzo często nam, ojcom, brakuje. Aber Jakobus schreibt in seinem Brief. Ale Jakub pisze w swoim liście. Wenn jemand Weisheit mangelt, er bitte von Gott. Jeżeli komuś brakuje mądrości, to niech prosi u Boga. Und darum haben wir es nötig als Väter. I dlatego my to potrzebujemy jako ojcowie. Gott zu bitten, dass er uns täglich Weisheit gibt. Abyśmy Boga prosili, aby on nam codziennie dawał mądrości. Die Situation unserer Familie täglich richtig zu erfassen. Abyśmy potrafili sytuację naszej rodziny codziennie w sposób właściwy ocenić. Damit wir unseren Haus wohl vorstehen können. Abyśmy potrafili dobrze zarządzać naszym domem. Und wir sollen unsere Kinder in Unterwürfigkeit halten. I dalej czytamy, że powinniśmy trzymać nasze dzieci w posłuszeństwie. Das wird uns Ehemännern nicht gesagt in Bezug auf unsere Ehefrau. Ale to nam, małżonkom, nigdy nie jest powiedziane, abyśmy to czynili w stosunku do naszych żon. Das muss nicht die Sorge der Ehemänner sein. To nie musi być problemem czy przedmiotem zatroskania nas, małżonków. Das sagt Gott den Ehefrau. Takie wezwanie Bóg kieruje do żon. One mają być posłuszne swoim, czy poddane swoim mężom. Ale na ten temat dzisiaj nie będziemy mówili, bo wśród nas właśnie nie ma niewiast. Aber wir Männer müssen nicht besorgt sein, dass unsere Frauen sich gegenüber uns richten. Ale to my, mężowie, nie powinniśmy być o to zatroskani czy zmartwieni, żeby nasze żony były nam poddane. Wir Männer müssen besorgt sein, dass wir uns richtig den Frauen gegenüber. My, mężowie, musimy zwracać na to uwagę, abyśmy to my w stosunku do naszych żon się odpowiednio zachowywali. A wenn es um unsere Kinder geht. Ale jeżeli chodzi o nasze dzieci, dann sind wir beauftragt dafür zu sorgen, dass sie uns gehorchen. To jesteśmy do tego wzywani, abyśmy się starali o to, żeby te dzieci były nam posłuszne. Das sind die wenigen, aber klaren Grundsätze des Wortes Gottes. Tak wygląda te niewiele, ale jakże jasnych zasad ze Słowa Bożego. Die sind gültig in allen Ländern. One są obowiązujące we wszystkich krajach i we wszystkich rodzinach. Das sind zwei ganz wichtige Dinge, die du vorgestellt hast. To są dwie bardzo ważne rzeczy, które teraz, bracie, przedstawiłeś. Einerseits bestimmt zu sein und andererseits milde zu sein. Z jednej strony być zdecydowanym, a z drugiej strony być łagodnym. Und wir haben ein sehr vollkommenes Vorbild. My mamy bardzo doskonały przykład przed sobą, czy wzór. Das ist unser Herr Jesus. Naszego Pana Jezusa. Er war ganz entschieden. On był całkowicie zdecydowany. Und er war milde. A jednocześnie był łagodny. Und die Antwort auf deine Frage ist, a odpowiedzią na twoje pytanie jest, beschäftige dich viel mit dem Herrn. Zajmuj się wiele Panem Jezusem. Dann wirst du verwandelt in sein Bild. Wtedy będziesz przemieniony w obraz Jego. Es gibt nicht eine Patentlösung für diese Frage. I nie ma jakiegoś rozwiązania opatentowanego na to pytanie. Wenn man, ihr wisst, dass ich Kinder habe, die schon erwachsen sind. Wiecie o tym, że mam dzieci, które już są dorosłe. Und wenn ich zurückdenke, i gdy teraz spojrzę wstecz i pomyślę, dann denke ich oft über diese beiden Dinge nach. To często też myślę o tych dwóch sprawach. Ich denke, man, bin ich wohl an jenem Tag zu streng.
I myślę sobie, że akurat w tym albo w innym dniu byłem na pewno zbyt ostry. Und dann denke ich auch, oder bin ich am anderen Tag zu mild gewesen. A z drugiej strony myślę, że w innym dniu byłem zbyt łagodny. Das ist eine normale Übung, die wir alle haben. Jest to sytuacja takiego normalnego ćwiczenia się, czy rozstrzygania na co dzień, w której my jesteśmy postawieni. Aber es ist wichtig, dass wir diese Übung haben. Ale jest to ważne, abyśmy się nad tym zastanawiali. Und wenn der Herr es sieht, dann kommt er uns zu Hilfe in Barmherzigkeit. Ale gdy Pan to będzie widział szczerze w naszych sercach, to On przyjdzie z pomocą i z miłosierdziem. Myśmy dzieci i rodzinę. Chodzi mi o taką sprawę, że wiemy, że my to chcemy rozumieć książkę. Nie jest nasza sprawa, ale też trzeba rozwiązać duchowo, które są włączone też w naszym życiu do tego, aby jeśli ktoś są w rodzinie wierzących i ktoś mówi w ten sposób, że od czasu to moje dzieci nie zwracają uwagi, ja jestem tylko do zachowywania. To jest prawidłowa taka postawa tej osoby, która tak się zachowuje. Podobnie należy wychowywanie, napominanie i tak inne rzeczy. Ale ludzie wierzący czy mogą zwrócić uwagę, czy jest to prawidłowo. Ich glaube, es ist besser, die Eltern dieser Kinder versuchen zu ermahnen, als direkt zu den Kindern zu sprechen. Ja myślę, że o wiele lepiej jest spróbować napominać rodziców tych dzieci, niż kierować się do tych dzieci. Ich sage das nicht als einen biblischen Grundsatz. Nie mówię to jako podając jakąś zasadę biblijną. Aber ich sage das aus Erfahrung. Ale mówię to z doświadczenia życiowego. I napomnienie takie bieżącego, który widzi te rzeczy, jest stosowne. Ale do rodziców tych dzieci, a nie do dzieci. Ja, natürlich. Aby odciągać męża i całą rodzinę od tej prostej, wąskiej drogi, dla której chrześcijanie są. To muszą być to sprawy drastyczne, może się to zaczynać bardzo delikatnie. To muszą być pan drastyczne zachęcenie, to jest kleine oder kleine Sachen von Anfang an sein. Może jednak być to bardzo zdecydowane u niebie. Aber auch könnte das auch sehr eine entschiedene Haltung des Frauen sein. Szczególnie w małżeństwach pomiędzy wierzącymi, ale również innych kierunków troszeczkę. Besonders sieht man als das bei Familien, wo es die Frauen stammen aus anderen verschiedenen Richtungen. Und es kommt zu manchmal zu manchen größeren Konflikten. Und wie sollte es sich damals so ein Mann verhalten? Es ist wichtig, in der christlichen Familie die Absonderung zu verwirklichen mit unseren Kindern. Jest to ważne, aby w chrześcijańskiej rodzinie urzeczywistniać zasadę odosobniania się całej rodziny, łącznie z dziećmi. Die Absonderung von der Welt. Odosobniania się od świata. Und auch die Absonderung von christlichen Kreisen, die nicht dem Worte Gottes unterworfen sind. I odosobniania się od takich kręgów chrześcijaństwa, które nie w pełni są poddane Słowu Bożemu. Und ich meine in dieser Hinsicht, das ist eine konsequente
I ja myślę, że właśnie w tym względzie nastawienie i postępowanie konsekwentne tych ojców jest bardzo ważne. Dass wir darüber wachen, welchem Einfluss wir unsere Kinder aussetzen. Abyśmy nad tym czuwali, pod jakie wpływy my wprowadzamy nasze dzieci. Und dann müssen wir in so einer Situation als Ehemänner zu unseren Frauen sagen, wir wollen diesen Weg gehen. I wtedy w takich sytuacjach wątpliwych, problemowych powinniśmy naszym żonom powiedzieć zdecydowanie, ale my chcemy iść taką drogą. Aber natürlich nicht auf fleischliche Weise. Ale nie naturalnie w cielesny sposób. Sondern immer dabei milde bleiben. Ale zawsze przy tym pozostać łagodnymi. Es gibt ein großer Irrtum. Jest bardzo wielka głupota albo błąd. Dass man meint, milde sei Schwäche. Że ludzie mówią, że łagodność to jest słabość człowieka. Aber das ist kein Zwiste. Ale to w żadnym wypadku tak nie jest. Milde verbunden mit Entschiedenheit. Łagodność połączona ze zdecydowaniem. Ist wirklich eine geistliche Stärke. To rzeczywiście jest duchowa siła. Die ich uns Vätern sehr wünsche. Którą bym nam, ojcom, wszystkim bardzo życzył. Obecne metody wychowywania dzieci praktycznie wykluczają z tej misji wychowania dzieci. Stabilne tage, dafür die moderne Erziehungsmethoden ausschließen eine Route zu einwenden bei Erziehung des Kindes. Słowo Boże na ten temat jednak nam też cośkolwiek mówi. Aber Gottes Wort spricht uns darüber in manchen Stellen. Wiemy również, że są kraje, w których w zasadzie jest zabronione stosowanie rózgi i dzieci nawet mogą poskarżyć się gdziekolwiek władzy, jeśli ojciec każe rózgą dzieci. Und wir wissen, dass es sind auch solche Länder, wo es rechtlich verboten ist, mit Rute wegen Kinder zu gehen. Und die Kinder können es eigene Väter oder Eltern anklagen und werden es recht haben vor dem Gericht. Jak rodzice mogą ten problem rozwiązać? Und wie können es jetzt die gläubigen Eltern dieses Problem jetzt lösen? Wenn ich alles recht in Gedanken habe, jeżeli dobrze sobie wszystko przypominam, haben wir diese Anweisung wirklich im Alten Testament, körperliche Strafe. To myślę, że tą wskazówkę dotyczącą tego cielesnego karania znajdujemy w Starym Testamencie. Währenddem wir im Neuen Testament auf christlichem Boden das nicht mehr ausdrücklich gesagt wird. I w Nowym Testamencie na podłożu Chrystusowym nie jest to nigdzie w sposób zdecydowany powtórzone, powiedziane. Wir haben gelesen, dass wir unsere Kinder in Zucht auferziehen sollen. My żeśmy przed chwilą czytali, że my mamy w karności nasze dzieci wychowywać. Das bedeutet, das Verkehrte stoppen und abstellen. A to oznacza, aby to, co jest złe, natychmiast zastopować i odstawić. Und ich kann euch nur sagen, dass ich dabei bei meinen 7 Kindern nicht ohne die Route ausgekommen bin. A ja mogę wam tylko tyle powiedzieć, że ja przy moich 7 dzieci nie zawsze potrafiłem tego dokonać bez zastosowania rózgi. Aber ich habe sie nicht oft genutzt. Ale nie stosowałem jej często. Ich glaube, dass die Gewohnheiten, wie man Zucht übt, unterschiedlich sein können. Ja wiem, że to przyzwyczajenie, w jaki sposób wykonywać tą karność, może być różnorodne wszędzie. In den Ländern verschieden und in den Familien verschieden. Może być różniące się między sobą w stosunku do różnych krajów, ale również i w stosunku do różnych rodzin. Aber Zucht muss ausgeübt werden. Ale karność musi być wykonywana. Und meine Kräfte, mir die schlimmste Zucht, das schlimmste von deiner Zucht mit uns war. A moje dzieci już teraz opowiadają mi, że najgorszą rzeczą w twoim wykonywaniu karności w stosunku do nas było, wenn ich befahl, dass sie persönlich in mein Büro kommen müssen. Jeżeli im nakazałem, aby osobiście poszły do mojego biura. Sie mussten jeweils eine Treppe hochgehen. I to biuro było na piętrze, musiały wejść po schodach. Manchmal haben sie 2 Stunden gehabt, bis sie die Treppe.
Czasami potrzebowały dwóch godzin, żeby wejść na górę. Zu den Gesetzen in den Ländern wegen körperlichen Strafen. A co dotyczy tych praw... O prawo obowiązujące w poszczególnych krajach o stosowaniu rózgi. Muss man bedenken, dass es in allen Ländern leider Kindsmisshandlungen gibt durch Eltern. To zawsze trzeba mieć to na uwadze, że niestety we wszystkich krajach są rodziny, które znęcają się nad dziećmi. Und oft kommen solche Gesetze durch ganz schlimme Sachen, dass Kinder totgeschlagen werden. I dlatego takie prawo jest w takich krajach ustanawiane, bo bardzo często zdarzało się, że dzieci były przez bardzo złe traktowanie nawet zabijane. Und dann habe ich ein gewisses Verständnis für solche Gesetze. I w pewnym względzie mam wyrozumiałość dla takiego prawa. Aber einem hinten eins draufgeben, das würde ich mir nicht nehmen lassen durch so ein Gesetz. Ale nigdy nie dam sobie zabrać tego mojego prawa przez ludzkie prawo, żeby przyłożyć dziecku klapsa w tyłek. Nur möchte ich etwas hinzufügen. Ale chciałbym do tego coś dodać. Wenn wir Zucht üben bei unseren Kindern in irgendeiner Form, jeżeli karność wykonujemy z naszymi dziećmi w jakiejś obojętnej jakiej formie, dann soll das nie geschehen in innerer Erregung. To nigdy nie powinno to się dziać w naszym w trakcie naszego wewnętrznego wzburzenia, w nerwach. Sonst sind wir in Gefahr über das Limit hinaus. Bo inaczej będziemy w tym niebezpieczeństwie się znajdować, że przekroczymy odpowiedni limit dla danego dziecka. Ich hatte auch solche Momente, wo ich richtig zornig wurde. Ja też miałem takie chwile, w których rzeczywiście byłem, można powiedzieć po polsku, wściekły. Und dann habe ich die Zucht auf den nächsten Tag verschoben. Ale wtedy w takiej sytuacji wykonywanie kary przesuwałem na następny dzień. Und ich glaube, dass das wichtig ist. I ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dass wir Väter zuerst wieder innerlich ruhig werden. Żebyśmy my, ojcowie, najpierw się wewnętrznie uspokoili. Damit wir in der Zucht das richtige Maß finden. Abyśmy w wykonywaniu tej karności potrafili zachować właściwą miarę.